Niedzielny poranek, godzina 10:30. To znaczy, że jest przed południem. Przyjechaliśmy podać tutaj syropku odkładom, które są zrobione wczoraj. I zdjąć klateczki, otworzyć, uwolnić mateczki. Tak wygląda nasz nowy odkład. Spróbujemy wyjąć mateczki. Hej, puść się. Druga, aż. No co to jest? Idzie mateczka, co ona tam weszła aż tak do ciasta. Przykleiła się i... No, wyjęła się stamtąd. Tam wyszła. No chyba się to... A nie, mateczka chodzi dobra. Ok, wkładamy. Jest, mateczka chodzi. Wkładamy. Resztę robią pszczółki. Ok. Dajemy syropek, pół litra na tydzień. No proszę, jak zabudowały przez jedną noc. Jednym słowem, są zadowolone i z ulika. No, uciekać stąd. Jeden. Następny wgląd. Za 10 dni. Otwieramy następny odkładzik. Wygląda podobnie. Nasza młoda pani. Proszę, gdzie jesteś? Tutaj bakwast B55. Obydwa takie same. Przyszły wczoraj 3. Jeden to bakwast. No, wychodź stamtąd. Znowu jej nie widzę. Jeden to bakwast 34. Hop. Bakwast 34 i dwa bakwasty 55. A, no, musimy to oderwać. No, zalega. Okej. Okay. Hop, wychodzi stamtąd z tego kleju, z tego ciasta. Gdzie ona jest? Odkład jest zrobiony z karniki, z bakwasta, też właśnie tego XY, który to powtarzam. Lokalny, nie wiadomo skąd, jak i gdzie. Nie widzę mateczki. Wcale jej tu nie widzę. Chyba nie. Chyba nie w tym cieście. A nie, jest, dobra. Jest, chodzi. Chodzi. Chodź, maleńka. Ja. Okej. Okay. Sobie tam. Dobrze, potem podajmy jeszcze syropek. Pokaż tak z odległości, jak to wygląda ta tutaj pasieka. Tam widzi trochę na zewnątrz. A ja podam syrop.
rzeka to nasze zimowisko. No, czekaj, tamtym jeszcze też podam, nie? Tam jeszcze raz, dwa odkłady są też, podam im syrop. Syrop jest robiony z piołunem, z w ogóle mieszanka ziołowa taka, troszeczkę profilaktyczne przeciw warozie. Koniec? Jeszcze jeden odkładzik został. Jeszcze raz wydało. Polewnik na tych powrocie. No okej, okay. Nic nie pokazuj trawy, tylko ten. Okej, to będzie wszystko. Następny filmik.